Nowe mieszkania na Podzamczu to nie tylko nieruchomości budowane przez miasto, czy rządowa inwestycja z plusem w nazwie. Spółdzielnia budowy domków jednorodzinnych z Wałbrzycha realizuje dużą inwestycję przy ulicy Palisadowej. SBDJ to firma działająca na lokalnym rynku już ponad 20 lat. Ma na swoim koncie wiele inwestycji i oprócz wymienionych w nazwie domków jednorodzinnych zajmuje się także budownictwem wielorodzinnym. Realizowana obecnie inwestycja przy ulicy Palisadowej to prawdopodobnie najambitniejsze przedsięwzięcie firmy. Budynek przewidziany jest jako obiekt 9-kondygnacyjny z 2 klatkami schodowymi. Będzie tutaj 40 mieszkań. Mieszkania przewidziane są wszystkie z dostępem do balkonów bądź lodżii, a dodatkowo mieszkania na 7 i 8 piętrze przewidziane są jako apartamenty dwupoziomowe i one będą miały również bardzo przestronne tarasy. Budynek wyposażony będzie w windę, ale to praktycznie w budownictwie wysokościowym jest standardem. Sporym udogodnieniem będzie natomiast podziemny parking, bo jak wiadomo, znalezienie miejsca na Podzamczu może być nie lada wyzwaniem. Dostępnych będzie 40 miejsc, w tym także przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Warto tu dodać, że cały budynek będzie dla nich przyjazny. Zadbaliśmy o to, aby posiadał odpowiednie windy. Nie posiada żadnych barier, jeśli chodzi o powiedzmy krawężniki czy jakieś stopnie. Także osoby niepełnosprawne mogą czuć się bardzo komfortowo w tym budynku. Komfort i nowoczesne rozwiązania pojawią się także w kwestiach ogrzewania mieszkań. Budynek podłączony będzie do sieci PEC-u, ale pojawią się tu pewne nowatorskie rozwiązania. Taka innowacja na naszym rynku budowlanym dotycząca budynków wielorodzinnych to system wentylacji mechanicznej o zrównoważonym układzie ciśnienia, również z odzyskiem ciepła. W tradycyjnym systemie wentylacji tracimy dużo ciepła, natomiast tutaj to ciepło zużyte będzie transportowane poprzez system wentylacji do centrali, która znajduje się w podziemiu budynku i będzie tu następował odzysk ciepła. W zależności od potrzeb zainteresowani mogą wybierać między mniejszymi dwupokojowymi mieszkaniami o powierzchni 35 m2, aż do 6-pokojowych apartamentów o powierzchni 99 m2. Budynek przewidziany jest do odbioru we wrześniu przyszłego roku, natomiast przewidujemy przekazanie mieszkań do indywidualnego wykończenia na przełomie czerwca-lipca, by mieszkańcy mogli sobie wykończyć już docelowo swoje mieszkania. Projekt zakłada także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Jak zapewnia deweloper, są jeszcze wolne mieszkania do kupienia. Szczegóły znajdziecie na stronie palisadowa.pl.